Hello everyone. I think we can slowly start. Cześć. Myślę, że możemy rozpocząć następny panel, więc jeśli możecie zaprosić kolegów z zewnątrz na salę do uczestnictwa w tej debacie. A więc jesteśmy tutaj po to, by omówić, jak uczynić Europę bardziej konkurencyjną we współczesnym świecie. I moi goście tutaj to pani minister infrastruktury i rozwoju, pani Maria Wasiak. Pan Andrius Kubilius, były premier, a teraz lider opozycji na Litwie. Pani Barbara Contini, prezes Fundacji Włosko-Amerykańskiej, senator we Włoszech. I pan Hans Timmer, główny ekonomista Banku Światowego. Dobrze, dziękuję. A więc teraz chcielibyśmy skupić się na tym, jak Europa mogłaby być konkurencyjna we współczesnym świecie, szczególnie w świecie globalizacji i szczególnie w Unii Europejskiej. A więc chciałbym tylko powiedzieć, że teraz mamy, myślę, pan Liści, mamy w strefie euro, jak również na całym świecie, wciąż trwa kryzys finansowy, który zaczął się 8 lat temu. I jak mówi ocena biznesu, że w trakcie kryzysu możemy zorientować się, które inicjatywy, również inicjatywy gospodarcze, były dobrymi pomysłami, czy też które zawierają pewne błędy, które bardziej były widoczne w ciągu kryzysu. A więc mam pytanie do panelistów. Co waszym zdaniem było dobrym rozwojem sytuacji i pomysłem konkurencyjnym w trakcie początku tego wieku, które okazały się być dobre, a które zawierały pewne błędy dla całego świata i czego możemy się z tego nauczyć? Jakie wnioski wyciągnąć? No może zacznijmy od good. So I just came from the other forum. A więc właśnie przyjechałem tu z tego drugiego forum i muszę przyznać, tu jest dużo przyjemniejsze środowisko i to jest dużo ważniejsze forum, dlatego że jeden z wniosków panelu, w którym właśnie uczestniczyliśmy dziś rano, był taki, że powinniśmy dużo bardziej słuchać ludzi młodych, dlatego że zmiany wyjdą od nich. No, odpowiadając na to pytanie, pragnąłbym zacząć od anegdoty. To jest anegdota na temat Chin. Mój pierwszy raz, kiedy byłem w Chinach, długo przed wstąpieniem do Banku Światowego, to było we wczesnych latach 80. ubiegłego wieku i wygłaszałem wystąpienie do 300 studentów na Uniwersytecie Fudan. To jest jeden z najstarszych uniwersytetów w Chinach, w Szanghaju. Oni studiowali ekonomię i było tłumaczenie słowo w słowo i na koniec nie było ani jednego pytania. I nie miałem pojęcia, co ja tam robię. A potem 10 lat później, gdy już wstąpiłem do Banku Światowego, miałem jeszcze raz szansę wygłosić wystąpienie na tym samym uniwersytecie, ta sama liczba studentów i nie było żadnego tłumaczenia.
było pół godziny tego, co uznałem za bardzo dobrą dyskusję, a potem musiałem wyjść, a cała grupa studentów pobiegła za mną, bo chcieli studiować za granicą. A później, 3 lata temu, zrobiłem to znowu i zanim zacząłem, rozejrzałem się i wtedy prawdopodobnie 20% z tych studentów przyjechało z zagranicy, wielu z nich z Europy. A więc proszę, tu macie przykład tego, co naprawdę powoduje zmiany w gospodarce. To nie tylko inwestycje, choć są one bardzo ważne w Chinach. To nie tylko po prostu horyzont, który zmienia się za każdym razem przez cały czas, ale młodzi ludzie się zmieniają i co jest bardzo ważne, oni się otwierają, oni patrzą transgranicznie. No i myślę, że to jest ostatecznie to, co również sprowadzi dobrobyt w Europie, znowu mówiąc, i Europa poprzez młode pokolenia łączy się z, nawiązuje do wiedzy, która powstawała na poziomie światowym. I więc jeśli pyta mnie pan, jaki był program sukcesu, skuteczny program, to upierałbym się, że program Erasmus był rzeczywiście dużym sukcesem. W bardzo krótkim czasie w Europie nastąpiła standaryzacja wyższego wykształcenia, więc to umożliwiło młodym ludziom kontynuowanie ich studiów poprzez wyjazd za granicę na inny uniwersytet na rok, a potem powrót. I to ten rodzaj otwartości naprawdę powoduje, że sprawy się dzieją i to tworzy takie społeczeństwo, które również ma pewne braki, dlatego że nie masz tu dalej już normalnego bezpieczeństwa, jakie kiedyś miałeś w swoim własnym kraju i widzisz ogromne zmiany teraz na rynku pracy dla młodych ludzi. Mnóstwo ludzi, inaczej niż w przeszłości, jest samozatrudniona, zaczynają sprzedawać swoje własne usługi. Mnóstwo młodych ludzi ma umowy czasowe. Nie chcą akurat kariery zawodowej czy ostatecznej, czy też na ustalony termin, ale zbliżamy się do takiego miejsca, gdzie społeczeństwa będą musiały odnieść się do problemu. Nie możemy już polegać na wielkich firmach dla tego bezpieczeństwa, czy systemu emerytalnego, czy opieki zdrowotnej. Już nie można polegać na firmach pod kątem uczenia się przez całe życie, a więc jest tu pewna rola dla rządów, by zagwarantowały, że w tym bardzo zmiennym świecie, gdzie jest mnóstwo niepewności, że społeczeństwo jako całość zajmie się tym bezpieczeństwem czy uczeniem się przez całe życie i zagwarantuje, że będziemy mieli elastyczny system emerytalny, który gwarantuje przynajmniej minimalne przychody. Więc podsumowując, rozwiązanie jest po waszej stronie, tam gdzie wy siedzicie, gdzie wy żyjecie w bardzo innym świecie niż ten, w którym my żyliśmy, który wymaga korekt, ale ja jestem bardzo optymistyczny, jeśli chodzi o Europę. Dobrze, dziękuję. No i może, ponieważ pani Scontini jest prezydentem Włoch i prezesem Fundacji Włosko-Amerykańskiej, więc ten cały program, jak on wygląda dla Włoch? Tak, no przede wszystkim ja również bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Wczoraj był to pierwszy dzień dla nas na forum gospodarczym i dzisiaj jest to bardzo interesujące, że mamy was, przyszłych liderów, którzy będą kierowali, prowadzili wszystkimi tymi krajami, w których się urodziliście. Jest tu wielka różnica. Tu jest nadzieja. Tam są problemy, tak jak powiedzieliśmy z naszym kolegą z Banku Światowego. Tam są problemy. Słyszeliśmy wczoraj i dziś rano, jak ludzie mówili o mnóstwie problemów. To prawda, my nie prowadzimy bardzo łatwego życia, nie zostawiamy wam bardzo łatwego życia, to też prawda. My możemy zacząć być może od paru takich pomysłów odnośnie tego, co my robimy dla was, dla waszej przyszłości, a co zostało zrobione ze strony europejskiej i ze strony atlantyckiej, to że mnóstwo organizacji międzynarodowych pracuje bardzo ciężko,
NATO, ICE, Unia Europejska pracują bardzo ciężko pod kątem głównych problemów i tematów, które trwają teraz, w tych miesiącach, w tych godzinach, w czasie niezwykle trudnym. No oczywiście problem migracji, problem terroryzmu, problem bezpieczeństwa, a nie tylko w Europie, ale również przed nami, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. I wy prawdopodobnie będziecie kierowali tą organizacją w przyszłości. Być może niektórzy z was będą pracowali w ICE, czy też kierowali niektórymi grupami NATO w Brukseli, czy też być może w organizacji ONZ. Ja osobiście jestem w tych wszystkich organizacjach przez ostatnie 27 lat mego życia i ja zacząłem od silnej dynamiki i prawdę mówiąc, również będąc kobietą, ja widzę, że jest bardzo wiele kobiet, cieszy mnie to. Zacząłem 30 lat temu, tak jak wy, wyjeżdżając za granicę, poza Włochy, wyjeżdżając z tej bardzo malutkiej Europy, która teraz możecie sobie wyobrazić, no mówiąc z punktu widzenia geografii, jest bardzo malutka. Jeśli spojrzysz na nią od strony Chin, Korei, z drugiej strony świata, czy też z perspektywy Ameryki Łacińskiej, czy Ameryki Południowej, wszystkich krajów BRICS, nowej gospodarki, i ta Europa jest bardzo mała. I dlatego my potrzebujemy, musimy uczynić ją silniejszą. Musimy uczynić ją silniejszą i jak musimy to zrobić? Tak, to prawda, musimy mówić o konkurencyjności, dlatego że jest to wasz temat chwili obecnej. Tak, to prawda, ale nie można mieć zjednoczonej Europy i nie można mówić o silnej gospodarce, jeśli nie rozmawiamy o wspólnej polityce zagranicznej, jeśli nie mówimy o wspólnej polityce obronnej. My musimy być we wszystkim zjednoczeni. Europa była i jest, no, dla Chińczyków na przykład, jak kolega mówił o Chińczykach, ja również miałem bardzo fajne doświadczenia z Chińczykami. Oni do nas odnoszą się, mówiąc o Europie, tak jak my nie robimy między sobą. My zawsze mówimy o Francji, Włochach, Niemczech, Anglii, Belgii, Brukseli. My nigdy nie mówimy o nas, Europejczykach. Dlaczego? No oczywiście to jest normalne. My chcemy, by nasze silne kraje zawsze były tak silne jak w przeszłości, ale to jest niemożliwe. To jest niewykonalne dla przyszłości. My jesteśmy jedną Europą i my zobaczymy, że to będzie naprawdę zjednoczona Europa, jeżeli zrobimy coś razem dla przyszłości i dla was. Ale jak musimy to zrobić? My musimy zrobić to poprzez wagę prac badawczo-rozwojowych. Musimy zrobić to w oparciu o znaczenie technologii. Musimy to zrobić z silną, niesamowitą jakością po to, by być bardziej konkurencyjnymi. My nie potrzebujemy tylko wydajności. Nie myśl jedynie o tym, co robiono w przeszłości, co robiliśmy my czy nasi ojcowie. Pomyśl o tym, co musimy wyobrazić sobie nowego, co musimy stworzyć. Jedynie w ten sposób możemy być silną Unią Europejską i ważną ścieżką ku przyszłości. Zasadniczo musisz mieć odwagę, odwagę, której nie mieli twoi ojcowie. Dziękuję. Dziękuję. Ja chcę zwrócić się teraz do pani minister Wasiak, dlatego że jak wszyscy wiemy, Polska jest jednym z tych krajów w Unii Europejskiej, które przetrwały wpływ kryzysu i to nie tak źle, nawet całkiem dobrze, ale proszę powiedzieć, jaki jest krok dalej jeszcze, by dogonić nawet szybciej Zachód,
który marzymy, pragniemy dogonić już od ostatnich 20 z górą lat. A że właściwie, żeby w ogóle podjąć temat, nie powinniśmy mówić o Polsce jako fragmencie Europy, to znaczy musimy mówić o Polsce jako właśnie fragmencie Europy, który jest organicznie związany z Europą, uzależniony od Europy. I rzeczywiście my jesteśmy w tej części Europy, która nadrabia zaległości w stosunku do państw bogatszych Europy, ale zostaliśmy postawieni w sytuacji, w której świat postawił takie wyzwania Europie, że nasze wewnętrzne problemy już muszą zejść na plan dalszy. My musimy zastanowić się nad ostatecznym, docelowym konceptem funkcjonowania Europy jako wspólnoty pewnej i politycznej, i gospodarczej, żeby w ogóle dać sobie radę z wyzwaniami, jakie stawia przed nami świat. Rację ma moja poprzedniczka, że z perspektywy Chin Europa jest niedużym obszarem, chociaż lepiej być traktowany przez Chińczyków jako fragment Unii, która liczy 500 000 000 ludzi, niż jakieś państwo, które jak Polska liczy 38 milionów ludzi. To jest ta waga, którą my się porównujemy. I dlatego jakość tej integracji europejskiej, sposób, w jaki my ostatecznie ukształtujemy Europę jako organizm polityczno-gospodarczy, zadecyduje o tym, na ile damy sobie radę z tymi wyzwaniami światowymi. Tu jest dużo gorących dyskusji, wchodzą różne separatyzmy krajowe, które są zrozumiałe i nie można ich lekceważyć, ale nie można się też z nimi pogodzić. Na pewno w różnych krajach mamy też różne koncepty polityczne dawania sobie rady z tymi wyzwaniami i też musimy umieć się porozumieć na poziomie europejskim co do pewnego kompromisu. Też całym sercem podpisuję się pod tym, że mówiąc takie stereotypowe zdanie, że przyszłość należy do młodych, no to jest dosyć oczywiste, tak mówi biologia. Ale chyba nie możemy oszukiwać młodych, że pokazujemy im dzisiaj dosyć jasną i przewidywalną ścieżkę, co się będzie działo w najbliższych latach. Tak nie jest. To znaczy cechą tego świata jest jego nieprzewidywalność. W związku z tym to, co możemy dać młodym, to nie to, że powiemy im, co będzie za 10-20 lat, tylko jak ich przygotować, żeby mogli sami dobrze zareagować na te niespodzianki, które w ciągu 10 lat, 20 ich czekają, a czeka ich dużo niespodzianek i dużo wyzwań. Przekładając to na naszą politykę krajową i na taką perspektywę najbliższych lat korzystania też również ze środków Unii Europejskiej, na przykład my postawiliśmy sobie za zadanie zwiększenia udziału liczby studentów studiujących nauki przyrodnicze i techniczne w stosunku do obecnych, bo wydaje się, że wyzwania z tej dziedziny mogą zadecydować o konkurencyjności edukacyjnej młodych ludzi. I to trzeba sobie twardo powiedzieć, że na dzisiaj dobrą radą jest nie idźcie na łatwe studia. I to, co możemy dać, starajcie się, na dzisiaj możemy powiedzieć, że nie wystarczy posługiwać się obcym językiem, bo posługując się obcym językiem, jadąc do innego kraju, nagle spostrzegamy, że mimo to nie możemy się dogadać, że różnica pewnych zasad, sposobu wychowania, tradycji jest tak duża, że ona jest barierą do robienia interesów, do rozumienia się co do umów handlowych, które zawieramy na przykład z przedsiębiorstwami chińskimi. I ta bariera kulturowa, ona jest o wiele większym wyzwaniem, żeby ją zrozumieć, niż bariera językowa. Oczywiście pierwszą, to, że można wyjechać, że kontakty dzisiejsze młodych ludzi w Europie, szczególnie Europy postkomunistycznej, są bardziej otwarte, że można jechać, jest dobrą możliwością, ale to nie gwarantuje, że znajdziemy tam gotowe rozwiązanie. Te wyzwania będą naprawdę dużo trudniejsze niż w tradycyjnych
gospodarkach sprzed 50 lat, kiedy wszystko generalnie było łatwiejsze do przewidzenia. Dzisiaj nie jest takie łatwe do przewidzenia. Czyli rada dosyć trudna. Uczcie się i kształćcie, bo będzie wam trudno. Ale to jest uczciwsze niż powiedzenie, że my wam już wszystko tak przygotujemy, że wystarczy wam tylko korzystać z tego. To nie byłoby uczciwe. Thank you so much. Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym zwrócić się do pana Andriusa Kubiliusa. Jak pan, jako reprezentant państwa bałtyckiego i dużo mniejszego członka Unii Europejskiej niż Polska, jakie wyzwania pana zdaniem są podobne w Litwie i w Polsce, a które są inne? No, ogromne dzięki. Dzień dobry, witam wszystkich państwa. Jest to ogromna przyjemność, że mogę tu być ponownie. W ubiegłym roku również byłem tu w trakcie forum i nie jest to tak łatwo odpowiedzieć może na pana precyzyjne pytanie. Różnice między Litwą a Polską, ja nie widzę tutaj dużej różnicy. No, chciałbym tak naprawdę być może powiedzieć parę słów na temat tego, co, o czym mówili moi koledzy. No, myślę, że my wszyscy mamy bardzo podobne wyzwania, mimo faktu, że większe kraje czy mniejsze kraje, nowi, starzy członkowie. Ja czuję się wciąż młody, mimo faktu, że jestem starym politykiem litewskim od 25 lat. Byłem dwa razy premierem, najpierw w roku 2000 i pamiętam dobrze, jak w Europie my w tamtym czasie zatwierdzaliśmy, czy to powiedzmy było to zatwierdzone może nie tyle przez naszych członków, ale uczestniczyliśmy w strategii lizbońskiej, gdzie główne przesłanie było takie, że w 2010 roku Europa będzie bardziej konkurencyjna niż Stany Zjednoczone Ameryki. Dla nas, którzy wyrośliśmy w Związku Sowieckim, pamiętamy bardzo dobrze, bardzo podobne oświadczenia Nikity Chruszczowa i jest taka jedna strategia, no jak państwo wiecie, wyniki również były bardzo podobne. My jesteśmy dużo bardziej w tyle za Stanami Zjednoczonymi niż byliśmy w 2000 roku, a więc to oznacza, że wszystkie te środki, o których próbowaliśmy mówić, innowacja, prace badawczo-rozwojowe, więcej finansowania uczelni i tak dalej, one nie dają wyników, które my chcieliśmy widzieć. Konkurencyjność europejska, nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego wyzwania, które jest naprawdę wielkim wyzwaniem, tylko po prostu przez zastosowanie nowych środków technicznych. I mój bardzo prosty wniosek jest taki, my musimy dużo głębiej wejrzeć w to, co nazwałbym mentalnością europejską, gdzie tkwią nasze problemy, europejska ideologia, a nawet to, co nazwałbym europejskim marzeniem, to jest nasz problem. Nasze europejskie marzenie, nasz europejski sen nie pozwala nam iść do przodu z rozwiązaniem wielkich wyzwań w sensie stania się konkurencyjnymi. Dlaczego? Angela Merkel stosuje bardzo precyzyjne liczby, gdy mówi o wyzwaniach dla Europy. Europa ma 7% populacji świata razem z imigrantami, być może to nieco więcej, ale około 7%. My produkujemy około 20% PKB światowego. No nie wiem, może te liczby kurczą się być może, bo jak Chiny wchodzą i my mamy około 50% światowych wydatków socjalnych. Możecie sobie wyobrazić, co te liczby znaczą. 7, 20, 50%. Ja bym powiedział, jesteśmy tutaj naprężeni ze względu takiej różnicy liczb w taki sposób, że nie możemy być konkurencyjni i w tym tkwi problem. I to jest to, co mi mówi, że nasze europejskie marzenie, nasz europejski sen, no możemy powiedzieć, co to jest europejski sen? Bezpieczeństwo, stabilność, dobrobyt. To doprowadziło nas do tych wyzwań, czy tych liczb. A więc musimy zmienić się troszeczkę, przynajmniej troszeczkę.
Musimy zmienić ten nasz europejskie marzenie. Odchodząc od marzenia jedynie o bezpieczeństwie czy dobrobycie, prosperity, ku dynamizmowi, ryzyku i gotowości do podejmowania wyzwań. I to, jeśli zapytamy Europejczyków teraz, czy uwielbiasz ryzyko, Europejczycy powiedzą, nie, nie lubimy ryzyka, lubisz przygodę. Nie, nie, my chcemy stabilności, dobrobytu. To jest nasze marzenie. Z takim marzeniem mamy 50% wydatków socjalnych z całego świata, więc no, Bank Światowy wyjaśni dużo więcej, co to znaczy. A więc i wiecie... Europa dnia dzisiejszego stworzona została dlatego, że wcześniej, setki lat temu, Europejczycy nie bali się ryzyka, Europejczycy nie bali się gotowości do przygód. Kolumb był człowiekiem podejmującym ryzyko, oczywiście wielkim awanturnikiem. To stworzyło właśnie całość społeczeństwa zachodniego. I tu wróćmy, jak to zrobić? No ja absolutnie zgadzam się z tym, co zostało powiedziane wcześniej i to, co było w sesji porannej. W forum w Krynicy, to co zostało powiedziane, po prostu dajmy władzę młodym ludziom, bo zdajmy sobie sprawę, że oni są bardziej gotowi do podejmowania wyzwań. Czasami te wyzwania będą, no nie bardzo, wyniki nie będą takie bardzo fajne, ale to jest to, co musimy zrobić. No i ja mogę wyciągnąć tu wniosek w postaci bardzo prostej uwagi. No nie wiem, czy to jest wpisane w konstytucję polską, ale w litewskiej konstytucji mamy bardzo jasne oświadczenie, że prezydent Litwy może być jedynie osobą, która ma więcej niż 40 lat. To jest problem. Musimy zmienić to. Prezydentem może być osoba, która jest młodsza niż 40-latek i również taką mentalność powinniśmy prowadzić do Europy, żeby powiedzmy przewodniczący komisji powinien być młodszy niż 50 lat mieć, więc to by zmieniło całą mentalność w Europie, przynajmniej to by wniosło zmiany w mentalności, które chcielibyśmy widzieć. No, w polskiej konstytucji to ponad 35 lat. Dobrze, dziękuję bardzo, a teraz chciałbym oddać głos naszej widowni. Dobrze. Good. Ja mam pytanie do pani minister Wasiak właśnie w sprawie rozwoju, a dokładnie związane z pani resortem, czyli infrastrukturą i rozwojem. W planie rozwoju polskich linii kolejowych do 2023 roku nie ma ani jednej linii kolejowej, 0 km. Dla porównania dróg jest 4000 km. Wydajemy na to, na drogi wydajemy 67 miliardów, na kolej 0. Nie wspomnę o dużych inwestycjach, jak bardzo potrzebna inwestycja Warszawa-Wrocław-Poznań, czyli linia do dużych prędkości Y, czy inwestycji na przykład do lotniska Pyrzowice. Ostatnia linia kolejowa zbudowana w Polsce 2012 rok, 2 km do lotniska Chopina za 2 miliardy złotych. 1987 rok, linia do Mysłowic, czy ta PRL zbudowana. Dlaczego? Jeśli jest mowa o rozwoju, dochodzimy do takiej zupełnie zupełnej destrukcji polskiego rynku kolejowego. To jest moje pytanie. To dziękuję. Znaczy nie wiem, skąd pan wziął te dane, dlatego że na program kolejowy, łącznie ze środkami unijnymi i krajowymi, w programie kolejowym, który jest teraz procedowany i będzie za tydzień przyjmowany przez Radę Ministrów, on opiewa na najbliższe lata na 67 miliardów złotych, więc to nie jest 0 złotych, to jest 67 miliardów. Do tego zarówno program budowy dróg, jak i program kolejowy zawiera bardzo mało inwestycji nowym śladem. Te 3900 kilometrów, które jest teraz wpisane w program budowy dróg krajowych, to jest, one mają w większości charakter modernizacji, czyli idą śladem tych dróg, które już istnieją, tylko ze drogi o określonym standardzie, podnoszą ją do standardu przepustowości, jaka jest wymagana z uwagi na rolę danego typu połączenia. Podobnie jest z kolejami. Koleje są modernizowane,
w większości rzeczywiście po liniach już istniejących, ale z bardzo istotną zmianą ich funkcjonalności. Także tu nie możemy powiedzieć, że jest dysproporcja między, jakaś rażąca dysproporcja między rozwojem transportu samochodowego i kolejowego. Oczywiście można powiedzieć, że nigdy nie trzeba być zadowolonym z tego, co jest, jako metoda działania. Trzeba starać się więcej. Na pewno istotną cechą tego programu inwestycji naszych infrastrukturalnych związanych z tą perspektywą do 2023 roku jest w dalszym ciągu namówienie gospodarki do większego korzystania z kolei. To dotyczy zarówno transportu publicznego, to jest powrót do też namówienia społeczeństwa, że korzystanie z transportu publicznego jest ok, ale to też jest kwestia jakości tego transportu publicznego w aglomeracjach, więc jak pan wie, w transporcie kolejowym mamy takie obszary dosyć zidentyfikowane, gdzie kolej trzeba rozwijać i takie, w których kolej przegrywa w sposób naturalny z transportem samochodowym. Tam, gdzie ma przewagi, to są masowe przewozy towarowe, tam, gdzie są trudno zastępowalne i niedobrze by było, gdyby były zastępowane przez transport samochodowy. W pasażerskich to są w układzie polskim połączenia między dużymi miastami i transport aglomeracyjny. To są te obszary, w których kolej się sprawdza lepiej niż transport kołowy. Natomiast istotą w ogóle rozwoju i myślenia w Europie o transporcie nie jest preferowanie jednej gałęzi transportu tylko dla niej samej. Jest kompleksowość, jest wzajemne uzupełnianie. I to jest egzekwowane programami europejskimi. W tym kierunku idą wszystkie nowoczesne rozwiązania, innowacyjne rozwiązania, jeżeli chodzi o transport publiczny, gdzie się integruje metro, kolej, autobus, transport indywidualny w jednolicie działający system. I to jest nowoczesne myślenie o transporcie. Thank you. And was another question. Dziękuję. I tu mieliśmy kolejne pytanie. Proszę. Cześć, pozdrawiam wszystkich panelistów. Ja jestem z Azerbejdżanu, nazywam się Raif Smilo i moje pytanie dotyczy nowych cech Europy i teraz upadek Związku Sowieckiego wywarł ogromny wpływ i problemy dla liberalnej demokracji zaczął być silniejszy we wszystkich częściach świata i ja mocno sądzę, że to jest przyczyną, dla którego Europa staje się słabszą niż Chiny czy inne wielkie rynki świata. Młodzi ludzie powinni się też nauczyć mówić wyraźnie. Może Bank Światowy, no demokracja działa. No ja myślę, że jest to bardzo smutne, że w indywidualnych krajach widzimy tendencję, by patrzeć bardziej do wewnątrz, by stawać się nacjonalistycznym, bo to jest przeciwieństwem tego, co potrzebujemy dla odniesienia sukcesu długoterminowo i czasami krótkoterminowo może to dobrze działać politycznie, ale naprawdę to odbija się potem. I tutaj jeśli chodzi o problemy gospodarcze, które są trudne, ale tymczasowe i Europa, Unia Europejska przeszła przez bardzo długi kryzys finansowy, kryzys bankowy z różnych powodów, wielu. Nie jest łatwo z tego wyjść, ale jak patrzy się na Azję Środkową, jeśli patrzy się na Rosję, część wschodnią, to oni mają bardzo ciężkie czasy w tej chwili ze spadkiem cen ropy. Weźmy Azerbejdżan, pana kraja, jako przykład. W tym roku tracicie 20% swoich przychodów ze względu na straty handlowe i to jest olbrzymi szok, który trzeba w jakiś sposób wchłonąć. Jest to nieco mniej intensywne dla Rosji, ale to jest 10% spadku przychodów i dalej korzyści z wymiany. Tak, to jest prawda. Dla krajów są to trudne czasy i naprawdę wymagające
wymaga to przywództwa, żeby przywództwo polityczne zapobiegało temu, co przekładało się właśnie w oparciu o to patrzenie do wewnątrz, na siebie tylko. No więc może, żeby rzeczy przedstawić w właściwej perspektywie, pragnę podkreślić, że różnice wśród krajów w Europie nie są czymś wyjątkowym. Weźmy Chiny na przykład jako przykład. Do dzisiaj oni mają zamiar to zmienić, ale nie było otwartego rynku pracy w Chinach. Był system huku, który oznaczał, że jak ktoś był w jednej części, to już nie mógł automatycznie pracować w innej części. To miało wiele sensu. Europa miała wiele problemów z otwarciem rynku pracy i parę lat temu grupa prezydentów dużych miast w Chinach przyjechała do Unii Europejskiej, by nauczyć się w oparciu o to, jak Europa radziła sobie z międzynarodową migracją, bo ich krajowa migracja miała bardzo podobne cechy. Jak wchłonąć inne kultury do miast, jak radzić sobie z zapewnieniem usług dla wszystkich tych migrantów i jak radzić sobie z pieniędzmi, które są wysyłane do domu z powrotem. Kraj, który miał 3,5 miliarda ludzi, jak spojrzycie na Indie, to w Indiach mówi się większą ilością języków, różnych języków, niż w całej Europie. Nie ma żadnego wolnego handlu między Stanami i Indiach. Ja mieszkałem w Bethesda, to jest w Maryland, tuż pod Waszyngtonem. Jest to obszar, gdzie trzy stany się łączą. Mamy stan District Columbia, Waszyngton i mamy Virginię i Maryland. Agent nieruchomości czy hydraulik w Maryland nie ma licencji, zgody na wykonywanie swoich usług w pozostałych stanach. I wszystkie kraje, wszystkie grupy krajów borykają się z tym samym problemem i nie powinniśmy być tak pesymistyczni, że Unia jest unikalna. I ja bardzo mocno zgadzam się z panią minister, że dalsza integracja do Europy to musi iść dalej, ale nie jest to sytuacja czarno-biała. Jest to, powiedzmy, stopniowa droga i to dla was sprawa, że integracja dzieje się nie tylko wewnątrz Europy, ale Europa również staje się bardziej otwarta i zaczyna integrować się ze światem, no i wtedy moglibyście mieć przewagę w stosunku do reszty świata, innych części świata. No może jeszcze jedno pytanie tutaj. O, proszę, tak. Nazywam się Michał Rosiński, reprezentuję Toruńską Akademię Rekreacji i Promocji Aktywnej i Sprawności. Do pani minister pytanie. Jaki cel jest i jak właśnie wygląda dostosowanie jakby całej infrastruktury kolejowej, transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych? I takie mam pytanie, kto to też kontroluje, bo wiele jest robionych jakby, tutaj różnych rzeczy po prostu jakby niby dostosowywanych, a tak de facto podjeżdża pociąg, czy po prostu jest jakiś tam kolej i w tym momencie nie można z tego skorzystać, jest po prostu powiedzmy 1,5-metrowa jakaś przepaść, a pociąg nie jest dostosowany po prostu jakby do infrastruktury. Dziękuję. To jest bardzo istotny element takiego naszego rozwoju modernizacyjnego. Znaczy, można powiedzieć, że ogólna zasada jest taka, że we wszystkich projektach, które korzystają z dofinansowania europejskiego transportowych, element dostosowania do osób niepełnosprawnych jest obowiązkowym jakby punktem programu, ale to powoduje to, że o ile w nowym taborze produkowanym teraz, nie modernizowanym, tylko produkowanym, w nowo modernizowanej infrastrukturze ten aspekt otwartości, przyjazności dla osób niepełnosprawnych jest już uwzględniany, o tyle my ciągle zmagamy się ze starą infrastrukturą, ze starymi dworcami, ze starym taborem, który na drodze prostej modernizacji nie spełnia tych oczekiwań, które dzisiaj uważamy już za standardowe dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych. Mieliśmy też, tak jak ja obserwowałam w przeszłości, dosyć duże kłopoty ze zestandaryzowaniem wymogów tych już modernizacyjnych. Było wiele dyskusji ze środowiskami osób niepełnosprawnych.
i nawet między tymi środowiskami były dosyć duże różnice oczekiwań co do standaryzacji, bo chodzi o to, że standaryzacja tutaj jest bardzo ważna, czyli krótko mówiąc, żeby rozwiązanie na przykład dostępności dla osób z wadą widzenia w różnych obiektach publicznych było takie samo. My przez to, że korzystaliśmy z pewnego plusa Polski, czyli dużej decentralizacji wykorzystania środków europejskich, zagospodarowania ich na inwestycje infrastrukturalne, tutaj kłania się nasz ustrój samorządowy, jednocześnie nie mieliśmy takich ostrych narzędzi wymuszających standaryzację z punktu widzenia centralnego. Teraz uczymy się tego raczej w drodze takiej, jak na przykład w moim resorcie wydawane są różnego rodzaju wytyczne, zalecenia, ale oczywiście nie jest tak, że my, można powiedzieć, musimy dobrze wybrać, znaczy lepiej się porozumieć z samorządem inwestującym w infrastrukturę, niż wylać dziecko z kąpielą i odebrać mu tą samorządność i samemu przejąć te zadania. Ta decentralizacja też jest pewnym dorobkiem Polski w radzeniu sobie z problemami. Podsumowując, problem dostępności dla osób niepełnosprawnych na pewno jest dzisiaj w porównaniu z 10 lat wstecz o wiele bardziej widoczny i zauważalny, ale na pewno nie na tyle zagospodarowany, żeby być zadowolonym z tego. Okazuje się, że jak już damy sobie radę chociażby z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo. Ja ostatnio otwieraliśmy dworzec w Nasielsku, który jest tak pomyślany, że jest takie kompaktowe rozwiązanie, zestandaryzowane, które byłoby zalecane do miejscowości średnich. I tam jest już bardzo dobrze przemyślane są rozwiązania dla osób niepełnosprawnych z czynnością widzenia, ale zawsze się okazuje, że są pewne specyficzne niepełnosprawności ruchowe, których my jeszcze ciągle nie zagospodarowaliśmy tak, jakby tego ludzie oczekiwali. Więc myślę, że jeszcze dużo jest przed nami. Dużo jest przed nami, ale mamy nieporównywalnie większe możliwości niż mieliśmy 10-15 lat temu, żeby dawać sobie z tym radę. Thank you so much. Now I want to Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym wrócić do problemu, który już był zgłoszony przez wasz panel, czyli program lizboński. I tu jedna z ważnych rzeczy tego to biurokracja, zmniejszenie biurokracji. To była jedna z największych uwag wnoszonych przez eurosceptyków, że Unia Europejska jest przeregulowana i z tego powodu stwarza ogromne bariery rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw na drodze do konkurencyjności ich z całym światem. Więc co o tym myślicie? Jeśli zgadzacie się, to jakie byłoby wasze rozwiązanie dla tego problemu? Może najpierw poprosiłbym panią Contini. Ja wierzę, że wiecie, no teraz czasy, znaczy gospodarka teraz jest w takim stanie Unii Europejskiej, to znaczy, że teraz musimy zdecydować. Tu stawka mogłaby w tej chwili też być, znaczy jest to taki moment również, który jest bardzo ważny, dlatego że mogłoby to się stać bardzo silną szansą dla przyszłości lub mogłoby pójść w złą stronę, ale ja myślę, że my idziemy w kierunku szansy. No i w co wierzę, to tak jak powiedziałam wcześniej, ważność tu jest w tym, co my sobie teraz wyobrażamy, co my wyobrażamy sobie pod kątem przyszłości odnośnie tego, co będziemy produkować, wynajdywać nowych idei, pomysłów, jakie będziemy mieli. Chyba że będą te nowe pomysły, bo jeśli nie będzie tych nowych pomysłów, nowych technologii i jakości, to będzie bardzo trudno wyobrazić sobie, że jedynie produkcja i cykl produkcyjny wystarczy, bo rynek jest nasycony i potrzebujemy
pójść, odejść dalej od tego, więc musimy o tym myśleć. A więc myśl jest taka, że zawsze zacznijmy to od politycznego punktu widzenia, że musimy pokonać i wyobrazić sobie to i marzyć o tym, jaka będzie nasza przyszłość dla was wszystkich, jak również idea wyobrażania sobie, że istnieje możliwość pokonania tego problemu. My teraz przeszliśmy przez bardzo trudne 5 czy 6 lat, które dla nas były najważniejszym kryzysem gospodarczym, nie tylko po 1900. I to dla nas stworzyło wszystkich wielki problem. A więc to, co widzicie teraz, to bardzo słabe kraje, bardzo słaba Europa. To jest coś, co mamy nadzieję już minęło. A więc na przyszłość potrzebujemy wyobrazić sobie, że rozpoczniemy coś nowego z nowymi ideami, pomysłami, nową technologią i nowymi możliwościami. Dziękuję. Dobrze, a więc może, ponieważ pani Timmer, czas się kończy, to czy może pan odpowiedzieć na to pytanie, pan Timmer? No tak, ja myślę, że nie chodzi tu o numer ocen, tylko o liczbę przepisów, tylko czy mamy właściwe przepisy. Czasami przepisy ułatwiają faktycznie życie. I no, weźmy przepis regulujący rynek telekomów w Unii Europejskiej, gdzie rynek telekomunikacyjny, gdzie już nie wolno naliczać roamingu w połączeniach z innymi krajami. To tworzy równe warunki i duży obszar konkurencyjności, dużo łatwiejsze życie dla ludzi. No i myślę, że człowiek musi zadać sobie pytanie, czy dany przepis uniemożliwia nowe, czy chroni, powiedzmy, eBay jest tu bardzo dobrym przykładem, a więc jak postępujemy z nowymi wynalazkami tego typu, czy przyjmujemy je, czy mówimy nie, nie chcemy ich, dlatego że mamy przepisy dla starych taksówkarzy i po prostu czy oni to zaakceptują. Nie, gdy już przyjmiesz nowe rozwiązania, to ostatecznie doprowadzi się do sukcesu. To nie znaczy, że nie musisz tego uregulować. Tak, potrzebujemy przepisów dla bezpieczeństwa, uczciwej konkurencji, dla wszelkiego rodzaju kwestii. A więc tu chodzi generalnie o właściwe przepisy, które będą zgodne z nowymi elementami rozwoju. I ja przepraszam, że po prostu muszę wrócić na to bardziej nudne forum, a chciałbym mieć możliwość zostania tutaj z wami. Także bardzo przepraszam. Dziękuję panu bardzo. Dobrze, i chciałem tylko zapytać pana Andriusa Kubiliusa odnośnie tego samego tematu Agendy Lizbońskiej i Europy 2020 w kontekście tego, jak kraje, inne kraje w Europie, które nie są członkami Unii Europejskiej, jak sobie z tym radzą, bo Szwajcaria na przykład jest liderem światowym w konkurencyjności, a oni przyjęli nieco inną ścieżkę. A więc czy, co pan sądzi o naszym aktualnym planie Europy 2020? Czy moglibyśmy go bardziej zmienić w kierunku modelu szwajcarskiego, czy... No, ja nie czuję się tutaj osobiście dobrym ekspertem odnośnie modelu szwajcarskiego, ale może będę kontynuował to, o co pytano wcześniej na temat biurokracji europejskiej, czy ona jest dobra, czy zła, czy... No, wiecie, pcha ona konkurencyjność europejską do przodu, czy nie? I myślę, że jest to bardzo ważne pytanie, bardzo dobre pytanie. I oczywiście istnieją pewne przepisy, które prawdopodobnie są głupie i należałoby ich z nich zrezygnować, ale również z drugiej strony musimy zrozumieć, że
co Europa zdołała osiągnąć w ciągu historii w Unii Europejskiej, naprawdę jest korzystne i tworzy mnóstwo szans dla dużo większej konkurencyjności. I wydaje mi się, że Szwajcarzy dokładnie wykorzystują to, będąc na zewnątrz, ale stosując właśnie wspólny rynek, co daje korzyści i daje rynek wspólny europejski, jedną walutę. Tak, oczywiście mają pewne problemy, ale no, staje się ona coraz mocniejsza. Tworzy to mnóstwo nowych szans, a więc co możemy tu dostrzec? To, że istnieją pewne kraje, jak Szwajcaria, które są poza czy na zewnątrz przepisów unijnych, ale biorą wiele standardów europejskich, kraje, które są bardzo konkurencyjne, ale również są pewne kraje wewnątrz Unii Europejskiej, które, gdy spojrzymy na wskaźnik konkurencyjności światowej, które to kraje są bardzo konkurencyjne, tak jak Skandynawia na przykład, my próbujemy ich naśladować, a potem możecie zapytać siebie samego, jakie są w takim razie przyczyny, dla których oni są tak konkurencyjni. Czy oni mają mniej biurokracji? Nie, w ogóle nie. Wszyscy wiemy, że Skandynawowie są naprawdę, no mają bardzo rozbudowaną biurokrację, mają większą redystrybucję ich podatków poprzez budżet niż średnia w Unii Europejskiej, więc chciałem tu po prostu powiedzieć, że widać, że biurokracja może naprawdę być bardzo praktyczna w pchnięciu do przodu rozwoju w konkurencyjności w różnych krajach i być może to jest przykład, któremu musimy przyjrzeć się, który dałoby się rozpowszechnić w całej Europie. Jak spowodować pewnego rodzaju zmiany w tym, jak jest zarządzana Unia Europejska, jak powinna działać biurokracja europejska i to jest zgodne z tym dobrym przykładem. No, Europa nie jest całkowicie złą historią. Są tu przykłady, które można by wykorzystać na przyszłość. Dobrze, dziękuję. Czy mamy więcej pytań z widowni? Nie ma. Dobrze, a więc dziękuję. To w takim razie zamknę to. Podziękujemy bardzo naszym panelistom. Dziękuję.